Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczyk i słuchajcie, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Euro Truck Simulator 2 albo Simulator Europejskiej Ciężarówki 2. Jak zwał? Tak zwał. Jesteśmy w grze, która zrobiła SC Software, czyli w ETS-ie. No, przestań już tyle gadać, tylko przywitaj się dobrze. Słuchajcie, to jest nasze 53. spotkanie w tej grze. Słuchajcie, zanim coś zacznę gadać, zanim coś zaczniemy mówić, poprzednio tydzień temu nie było odcinka ze względu na to, że ja się nie wyrobiłem. W związku z tym teraz mamy odcinek, tylko ten odcinek będzie ciut krótszy, ponieważ mam parę kłopotów, problemów, o których powiem już w trasie. Słuchajcie, jedziemy tą trasą, co skończyliśmy ostatnio. Nie wiem, czy pamiętacie lub nie, kierowaliśmy się na Kalmar z Litwy albo Łotwy. No i jesteśmy na tym samym parkingu, gdzie skończyliśmy. Słuchajcie, zajęło nam około 300 km do przejechania, więc co? Wsiadamy i jedziemy, nie? Słuchajcie, tak, to nasze Volvo, nie wiem, czy pamiętacie, mam nadzieję, że tak. Ładny Volviaczek, mamy ze sobą drivnu. Paletti, takie jakby, takie deseczki, takie długie. Z firmy Figiel. Figiel. Tak. Słuchajcie, na wstępie jeszcze, zanim coś zaczniemy mówić, zanim gdzieś zacznę jechać, zmieniłem trochę skalowanie na 300. Zobaczycie, jak jakościowo będzie to wyglądać. No, no jak takie deseczki, co? Takie tu są poprzecinane jakby. Tu są takie, o. Okay. No, ładnie to wygląda. To co? Wsiadamy, bo nam tu ładnie ptaszki grają w ogóle. Wow, 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 przepraszam. Ładnie nam tu ptaszki sobie grają. To co, ja wsiadam do Volviacza. Hop. O, gdzie my jesteśmy? A co to za miejsce? Dobra, odpalamy. Ach, muzyka dla moich uszu. Dobra. Ja odpalam, włączamy światełeczkę. Robimy sobie słuchaweczki. Włożymy bieg. Kierunkowskaz ręczny wyłączamy i jedziemy. Jedziemy w stronę Kalmar. Słuchajcie, Skandynawia, miejsce, które dawno przeze mnie nie było, bo nie było odkrywane tak naprawdę. Bo kiedy ja ostatnio grałem w Skandynawii, tego to ja nie pamiętam. Całkiem możliwe, że coś na multiplayerze, ale kiedy to było? Łopa, nie tyle lat temu, że ja sam nie pamiętam tych czasów. On do mnie mrugnął, czy mi się wydawało po prostu? Nie wiem, wydawało mi się, że on do mnie mrugnął może raz, ale może mi się zdawało. Tak, i słuchajcie, z wielką przyjemnością zasiadłem dzisiaj do tego odcinka. Ogólnie w planach u mnie nie było dokończenie tej trasy, tylko zrobienie nowej trasy. A jakiej trasy? Tak naprawdę chciałem wyprodukować mapę, która jest zrobiona przez streamera, małego youtubera. Tego co dobrze kojarzę, tak? Ma 2000 subskrypcji. Nazywa się to Fikcyjna Wielkopolska. Ale słuchajcie, nie działa mi ta mapa. On coś pisał, że gdzieś tam w module gry, coś tam, coś tam. Ja nie wiem, gdzie ja mam to wpisać, żeby to wreszcie zadziałało. Włożyłem samą mapę, zrobiłem nowy, że tak powiem, nowy profil. No i mówię, no może zadziała, tak? Bo wcześniej miałem profil tam, gdzie grałem, nie wiem, czy pamiętacie lub nie. Mapę od Pedro Martina. Mapa, która już nie jest aktualizowana, która jest na 1.24, co mnie bardzo smuci i martwi. Bo szkoda tak naprawdę, gra ma naprawdę potencjał. Bo to była naprawdę rozbudowana mapa Polski. Nie wiem, chcę dla was zrobić taki odcinek, to właśnie z tej mapy. Ale żeby to zrobić, musiałbym przejść z patcha 1.31 do 1.24, zanim by mi się to zrobiło. Potem znowu przechodzić na 1.31, no to tak trochę zabawy z tym jest. Nie wiem, czy jest jakiś kniw, że mogę mieć dwie gry. Musiałem mieć wtedy pewnie dwa razy Steama, czy coś takiego. Więc, no nie wiem, ale planuję dla was coś takiego kiedyś zrobić, bo mapa naprawdę miała potencjał, niestety mapmaker, czyli osoba, która tam tworzyła tą mapę i tak dalej, stwierdziła, że no po prostu już nie ma siły, żeby to robić. Coś tam czytałem, że chcieli zrobić do właśnie do 1.31, ale nie wiem, czy oni nad tym pracują, czy oni się zatrzymali, no nie wiem. Jak wydadzą, to ja z wielką przyjemnością dla was nagram z tej mapy materiał, tak? Ale na razie jedziemy na naszych standardowych mapach Poland Rebuilding, Rusmap i Promoc. To są nasze, jak zawsze, standardowe mapy do odcinków. Do live'ów, jak wiecie, jest
cały czas. Gdzie oni się tu zatrzymują? Jakiś koreczek chyba zrobił. Cały czas na live'ach ciśniemy w multiplayerze, bo na tym mi zależy, żeby po prostu mieć z wami lepszy kontakt, żeby z wami po prostu pojeździć, porozmawiać. Zawsze można na Discordzie porozmawiać, czy no po prostu na czacie pisać, tak? I na tym po prostu zależy, nie? Bo tam nie ma co widziwiać w jakiś sposób. O, to skręcamy. Dobra. I cóż jeszcze? No właśnie, słuchajcie, odcinek inaczej. Dawno w ogóle nie było odcinków, tak jak od poniedziałku do piątku, zawsze codziennie coś było, teraz nie było nic. Słuchajcie, mam aktualne problemy z moim dostawcą internetu. Moim dostawcą internetu jest Orange. Internet mobilny, niestety nie światłowo, tylko mobilny internet. Słuchajcie, i naprawdę to jest mała klapa. Ze względu na to, że po prostu żrą mi te gigabajty, bo ja mam na gigabajty, mam 300 gigabajtów na miesiąc i oni tak mi żrą te gigabajty, że kończy mi się te giga przed okresem, że tak powiem, rozliczeniowym, co jest dla mnie dziwne, ponieważ wcześniej do takich sytuacji się nie zdarzało. Nie zdarzało. Dlaczego? Bo ja rozumiem wcześniej, jeżeli była taka sytuacja, bo miałem nowy komputer, trzeba było pobrać dużo gier, pobierałem Battlefielda, co miał bardzo dużo giga i tak dalej. Ale no wybaczcie, ale teraz żadnej gry nie pobierałem. No przepraszam, był Rise of the Tomb Raider i były Simsy, to są dwie gry, które były pobrane i to wszystko. Więc dlaczego to tak się działo? No właśnie tego nie wiadomo jeszcze, no. Żarną mi tak giga, po drugie żrą mi giga tak, jak mnie nawet nie ma w domu, a żaden sprzęt nie jest podłączony, żaden tablet, no po prostu nic nie jest podłączone tak, żeby po prostu miało prawo żreć mi tyle giga. Ja nie wiem, godzina 13, kiedy ja byłem tego dnia pracy, u mnie w domu nikogo nie było, bo moi rodzice wyjechali, no i co? I zżarło mi giga, no to takie trochę nie hello. Zostało to zgłoszone, zgłosiłem to u nich. Zobaczymy, jak oni to rozpatrzą. Na razie czekam jeszcze na odpowiedź z Orange, ale cały czas przekładam się na zmiany internetu na internet T-Mobile'a, między innymi na internet mobilny lub domowy, ale myślę bardziej nad mobilną, bo jeżeli będzie działał, tak samo jak Orange, czyli mniej więcej, że mam 20 wysyłania, 10... nie, przepraszam, 20 pobierania, 10-15 wysyłania, to naprawdę jest szacun, bo jak ja bym miał mieć 60 pobierania, a 10 wysyłania, to tak... Powiem wam, 10 a 15 to jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o YouTube, bo wysyłanie filmu, który ma 11-12 giga do YouTube'a, to tak sobie chyba liczyłem, że około 3-3,5 godziny minimum bym wysyłał, jeżeli prędkość byłaby stała 10. No ale wiadomo, prędkość stała 10 nie jest. Więc naprawdę w tym momencie, jak byk, opłaca mi się bardziej internet mobilny. Bo mówię, jeżeli by działał tak samo jak Orange, to byłoby całkiem spoko. Tylko martwi mnie jedna rzecz, że nie ma okresu próbnego. Tak mi powiedział bynajmniej facet w T-Mobile. Ale, słuchajcie, ten facet w T-Mobile, jak z nim rozmawiałam na ten temat, olewa mnie dość ostro. Mówił mi tylko te standardowe rzeczy, co są w komputerze. Ja wszystko przeczytałem, co jest w komputerze. Chciałem na więcej informacji. Pytam się, jeżeli czym się różni internet domowy od mobilnego. On mówi, no bo mobilny jest do 300 megabitów i nic więcej. Jak do 30? Mówi do 30. Ja mówię, co on w ogóle pieprzy? Przecież routery pozwalają na przepustowość do 300 megabitów, więc... Bo widziałam mu, że 300 jest przecież w routerze. No ale to zależy, nie? I potem pokazuje swój... pobieranie i swoje wysyłanie w telefonie, no błagam was. Pobieranie, a wysyłanie w telefonie, a pobieranie, a wysyłanie korzystając z routera to są dwie różne bajki. Co to mi to da, że on pokaże mi jego prędkość, jego speed test w miejscu jego pracy, a w miejscu w moim domu. To są dwie różne naprawdę rzeczy. Tu odbiera inny nadajnik, tam odbiera się inny nadajnik, tak? W mieście może być, że tak powiem, słabszy internet, bo dużo ludzi z tego korzysta. A tu na przykład może być lepszy internet, bo na przykład nikt nie ma z T-Mobile'a, bo wszyscy mają na przykład z Orange, tak? Ja mówię tutaj na przykładach po prostu. Więc powiem wam tak, że na razie walczę z tym internetem, bo zależy mi na jakości filmów. A jeżeli zależy mi na jakości filmów i chcę wam wrzucać to w najsuper jakości, to ja po prostu muszę mieć internet, że tak powiem, z NASA. Nie z NASA, tylko po prostu internet bez limitu.
te dnie, że mogę spokojnie spać. Fakt faktem płacę o wiele więcej, ale śpię spokojnie i wiem, że dany film się pojawi w takiej jakości, jakiej ja bym chciał. Z drugiej strony, jeżeli dużo ludzi zwraca na uwagę na jakość, no to też słabo, tak? No bo jeżeli ktoś tylko się skupia na jakości filmów, a nie na tym, co kto mówi, jak mówi, jaką ma osobowość, jaki ma charakter, no to znowu jest tak, że tak powiem, klapa, słaba sytuacja, bo ocenianie ludzi to jest jak ocenianie ludzi po wyglądzie. Jeżeli jest ładna grafika, to no, żyjemy już w takich czasach, tak? YouTube się tak zmienił, że ludzie wymagają jak najlepszej grafiki, a ja po prostu chcę, żebyście wy przyjemniej oglądali, mnie się przyjemnie oglądali, bo ja czasami oglądam swoje odcinki i dlatego po prostu tak by miałoby być, tak? Będę walczył z tym internetem, będę się starał, żeby było lepiej. Szczerze, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie w praniu, zobaczymy, co, jak załatwię to z tym mobilem, czy faktycznie z Orange zrezygnuję, bo naprawdę to 300 giga, to ja bym musiał wam renderować maksymalnie 12 tysięcy bitrate, a tak wam renderowałem, o nie. A nie pod górę, halo. Nie wiedzie, musimy do serwisu zajechać. W Kalmar. W ogóle nie wiem, co się stało, czy mam tyle uszkodzeń, no ale... Kurde, ciężko, bo to górka. A dużo mamy ton? Dużo mamy ton? 24, no to dość. Tego tak ciężko się zbiera. Skręcasz czy jedziesz prosto? Prosto, ale mnie puszczasz. Puszczasz mnie. Okej, okay. Miło. Dobra. No i tak będę walczyć z tym internetem po prostu. Póki co w planach jest tak, że już od wczoraj pojawiały się odcinki. Wczoraj były Simsy, dzisiaj jest ETS. I jeszcze po prostu dwa dni filmu, czyli poniedziałek mamy Rise of the Tomb Raider, a we wtorek mamy Far Cry 4. W środę nie wiem, czy się coś pojawi, mam nadzieję, że tak. No i od czwartku mam nowy limit, więc mogę spokojnie dla was przesyłać już te filmy. Tylko po prostu będę w mniejszej jakości, tak? Nie 17-18 tysięcy bitrate, tylko może 15 albo i nawet 14, żebym po prostu był w stanie przesłać dla was tyle filmów, ile mam po prostu w moim grafiku, w moich planach, a wiecie, że moje materiały są długie. Czasami faktycznie tak jak dzisiaj odcinek może być krótszy niż zawsze. Ale to jest tylko dlatego, że albo nie mam czasu, a to dziwne, bo czasami jak nagrałem, to mam ten czas, albo po prostu staram się ograniczyć film do minimum długości ze względu na to, żeby po prostu wysłać tego dla was na YouTube, tak? Jak mam właśnie takie problemy jak teraz, że naprawdę internet jest słabiutki. I właśnie o to mi chodziło, jeżeli chodzi o internet mobilny, będę chyba rezygnował z Orange, ale mówię, to wszystko do czasu, ja muszę zadzwonić jeszcze do T-Mobile, wolę tam z babeczką pogadać, niech mi ona wytłumaczy całą ofertę, bo jeżeli ja mam rozmawiać z ludźmi, którzy nie wiedzą nic, no to szkoda mojego czasu. Kiedy będą odcinki? No tak jak mówię, od soboty ruszyły już odcinki, mam nadzieję, że będzie spoko. Jeżeli chodzi o live'y tak naprawdę nie żerają mi tyle giga co odcinek. Bo live na przykład... Wow! Oho! Live na przykład... ostatnio był chyba godzina 45 live'a i zabrało mi tylko 2,5 giga, więc naprawdę to nie jest źle, co w porównaniu do zwykłego odcinka, bo zwykły odcinek załóżmy gigabajt, inaczej, zwykły odcinek półtorej godziny, zależy jeszcze z jakiej gry, bo każda gra ma jakieś tam inne swoje gigabajty, swoją pamięć, tak? To muszę wam powiedzieć, że... Areczku, zwolnij trochę, tak się nie śpiesz. Na przykład, jeżeli film mam półtorej godziny, to zajmuje czasami 11 giga, 12 giga, 10 giga, 9 giga. Jest to ogromna różnica w porównaniu do live'ów, ale powiem wam szczerze, że tak powiem, lubię to robić, lubię nagrać odcinki, lubię do was gadać i po prostu ja to robię, bo tak jakbym miał naprawdę, to bym się skupił tylko na live'ach, ale i tak moim zamiarem, będąc na YouTubie, było nagrywanie filmów i na tym się skupiłam, a jeżeli chodzi o live'y, to one są po prostu takim smaczkiem do tego wszystkiego. Bo coś tutaj zwolnili goście. Ile mamy?
76 km, zobaczcie, jak szybko zrobiliśmy tą traskę. Chyba sobie zaczniemy już następną, no bo szkoda tak już kończyć odcinek, co? 15 minut, to za króciutko. Mówię, co najmniej pół godzinki, bo ja bym chciał, żeby tak ten standard pół godziny było. Ze względu na to, że po prostu, no, nie wyślę tego materiału w takiej po prostu dużej mega rozmiarze, tak? Więc na razie niech po prostu tak jest, jak jest. Cóż jeszcze mogłem wam powiedzieć? Słuchajcie, w tym roku na Master Tracku w Opolu pojawi się studio ST Software. Fajna sprawa, słuchajcie, bo Master Track to jest właśnie takie związane z ciężarówkami i kto by powiedział, że ETS nie jest związany z ciężarówkami? No bo jest. Więc fajnie, że studio ST Software angażuje się właśnie w takie eventy. To mi się jak najbardziej podoba. Szkoda, że nie byli na Master Tracku na Pomorzu, bo był taki Master Track. Film tego Master Tracka mam do zmontowania. Często o nim zapominam w ogóle, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie po prostu, jak go wrzucę, to go oglądniecie. Chyba też skurza czasami, jak ta kierownica piszczy, nie? Coś będę kombinował z tą kierownicą, bo mnie już samemu to irytuje i wkurza mnie to piszczenie. Czy ja widzę koreczek? Są roboty drogowe? Dobrze widzę? Wow, a co ja mam? Widok? No cię... Aha, bo on ciężarówki wiezie, a to możliwe. Co tu jest? A roboty drogowe są. A, widzicie. Dobrze widziałem znak jednak. Powiem wam, że skalowanie 300-200 jest ogromna różnica, jeśli chodzi o skalowanie, bo widzę tą różnicę. Między 300 a 200. No jest różnica, naprawdę. Stoimy? Stoimy. I tak słabo się staną, bo tak, że tak powiem, blokuje przejazd tym ludziom, ale jest ciemno i ja tak naprawdę nic nie widziałam, że jest takie coś. Wow, jaki koryczek się zrobił. Dobra, zgasiłem silniczek, żeby tam się nie tego... Jak jest ciemno, a co? Dobra, może chociaż światło włączył, żeby w razie czego ktoś by nas tam widział. Żeby w ogóle tu stoimy. Pojawi się na Master Tracku, ale niestety ja się nie pojawię. No... Słabo wyszło, nie mogę. W ogóle jestem wtedy dnia pracy. Nie mam jakim cudem się po prostu pojawić na tym Master Tracku. A szkoda, bo chętnie z wielką przyjemnością zjawiłbym się na Master Tracka. Może się z wami nawet spotkał. Po prostu poznał innych ludzi. Będą jacyś pewnie youtuberzy. Wiem, że będzie wujek Bohun, którym jest wielkim pasjonatą właśnie ETS-a. Tak jak my wszyscy, którzy oglądamy, mam nadzieję, którzy oglądacie moje odcinki, też jesteście pasjonatami. I to jest naprawdę coś pięknego, że możemy się spotkać w jednym miejscu. Szkoda, że dla innych jest to bardzo dla mnie... Dla innych jest to bardzo daleko, a dla innych jest to bardzo blisko. Szkoda, że nie jest tak wyróżnicowana, ale to z drugiej strony jest bardzo ciężko tak wyróżnicować, tak? Ale cóż, nie będę, może się uda w przyszłym roku, czemu by nie? Wiem tylko, że będę na Poznań Game Arena, już mam sobie wpikowane tak, że po prostu mam wolne tego dnia. I po prostu, no tak by było. Wow, ale zbieraj się, halo. Ciężarówko, zbieraj się do przodu. No, zebrała się. Okej, słuchajcie, i tak naprawdę to jest wszystko. W tym odcinku jeszcze zastosowałem pewien mod na ładniejszy interior, że on jest taki mocno czarny, wyrazisty, przyjemny dla oka. Nie wiem, czy jest jakaś różnica. Musiałbym zobaczyć po prostu poprzednie materiały, bo ja nie pamiętam, jak nawet wcześniej wyglądała ta deska rozdzielcza, ten cały interior przede mną. Słuchajcie, i to jest tak naprawdę to wszystko na tej mojej karteczce. To co chciałam, to wam powiedziałam, tak naprawdę z tym internetem z Orange też były kłopoty. Pierwszy zadzwoniłem do nich, że chyba nie działają szczęśliwe godziny. No wracając do internetu już. Bo od 24 do 8 mam za darmo, a tu wychodzi, że mam płatnie. Dlaczego? Przecież mam za darmo, no to halo, czemu jest płatnie? Czemu mi zeżarło gigabajty? Nawet nie chociaż megabajty, tak? Ale to zawsze się zbiera. Więc tutaj się odzywa bardzo niezadowolony klient z Orange. Jeżeli oni tego nie naprawią, to ja zrobię taką dramę na YouTube, że się chyba przeżegnają. Orange oszukuje. No i taka prawda jest, no. Jeżeli będą mnie dalej oszukiwać, no to dziękuję. Chcę przejść do T-Mobile'a i myślę, że w T-Mobile'u może będzie o wiele lepiej. Myślałem też o Play'u, ale w Play'u jest lejek tak zwany, czyli taki haczyk, że masz niby bez limitu. Internet jest bez limitu, a tak naprawdę po 100 giga on zwalnia, a ja takiego czegoś nie chcę, bo nie ma zwalniać, on ma działać z całą prędkością.
Czy z całą? Chociażby z taką prędkością, która by. Wow, my skręcamy, która byłaby po prostu do zaakceptowania. Uwaga, zapiszcie kierownica. Zauważyłem, że jak skręcę prawą stronę, to ona bardzo często piszczy, więc będę musiał coś z nią w takim bądź razie zrobić. Czy byśmy zjeżdżali do... O, właśnie tu chciałam mówić. Czy byśmy zjeżdżali tutaj? To jest spedycja właśnie taka ogrodnicza. Okej, okay, spoko. Nie ma sprawy. Dobra. Zjeżdżamy i będziemy parkować. Słuchajcie, nie wiem, czy będę brał następny frak. Nie wiem, czy to się opłaca. Zaraz zobaczymy sobie, jak zajedziemy. Może byśmy z firmą coś ogarnęli teraz, dzisiaj. Nie piść. Można by zaparkować, nie? Widziałem na minimapce, że to jest w tamtym miejscu. Chociaż zawsze albo było tutaj, bliżej. Ale okej, okay, jak oni są w tamtym miejscu, to się nie sprzeciwiajmy w jakiś sposób, tylko zróbmy to, co nam każą. Należy się wtedy, wiecie, więcej pieniążków, znaczy więcej pieniążków, więcej expa, ale więcej pieniążków chyba w jakiś sposób też dostajemy. Okej. Okay. Które wam popiszczy kierownica. Jestem tego świadomy, że ona wam piszcze, ale no na razie nie mam jakby, że tak powiem, nie to, to. O Jezu, w tych... To też kurde słabo widać. I prosto? Dobra, mamy to. Weźmy wszystko, światełka. Te są zgłoszone, ok. Chowajmy wszystkie te i klikamy te. Chciałem, żeby zobaczymy korpkę, jak się kręci, ale no nie było. O, 9000 mniej? Dam radę. Dobrze, mapa świata i ja bym poprosił do serwisu. Serwis jest... Wow, dopiero tu? Taki kawałek drogi, muszę się przejechać? No cóż, jak trzeba, to trzeba, nie? Czemu się tołeczka i co? Jedziemy! Słuchajcie, zajdziemy do serwisu, naprawimy się, bo wypadałoby się naprawić do następnego odcinka. Zobaczymy, co u mnie w firmie słychać, zobaczymy, jak ludzie pracują, jak wygląda sprawa z moimi ciężarówkami, czy trzeba coś dokupić, czy jest wszystko w porządku. Skupimy się dzisiaj, tak jak widzieliście, jechaliśmy sobie troszkę do Kalmar i w Kalmarze będziemy sobie obczajać, że tak powiem, naszą firmę. Bo nie zapominajmy, że w tej grze jest też, że tak powiem, prowadzenie własnego biznesu. A szkoda, że nie ma coś takiego, że można dołączyć do jakiegoś, to brakuje. Mamy wydarzenia losowe, z tego co widzę. Okej, jedziemy przez IKEA. Jest IKEA normalnie? Jest IKEA, a nie INEA, czy IKEA. Nice, chyba... A to pewnie z promocji, oni to poprawiali jakoś tam. Ja ci przeszkadza? Ono może. Ale to było wiadomo, że oni się zatrzymają, bo tak niestety działa to, że oni się zatrzymują, a to dziwne jest, nie powinni się zatrzymywać, jak na moje oczywiście. Bo czemu miałby się zatrzymać? Przecież oni mają pierwszeństwo. Fajnie, że są te żółte. Już nie są? A to, że on trafił? Może do trzeciej są tylko, widzę, że od trzeciej się zapaliło normalnie. A nie do szóstej powinno być? Nie wiem, może się nie znam po prostu. Dobrze, miałem kierunkowskaz sprawdzić. Jakie kolejki! Widzicie ten korek? Ja pikule. Aj, za to lubię tą grę. Za te koreczki, one są piękne. To właśnie jest
za sprawą modyfikacji, które urealniają grę. Dobra, idziemy 50, sobie spokojnie, zajdziemy sobie na serwis, zaraz zobaczymy, co to będzie się działo i zobaczymy, co z moją firmą się dzieje tak naprawdę, bo nie wiem, nie obczyjałem sobie dość długo mojej floty, mojej firmy, więc zaraz sobie zobaczymy, co tam się wydarzyło. Okej. Przecież ty masz pierwszeństwo. Nie. Jeśli ci nie umiał. Czekajcie, bo to tu? Tak, to tu. Reczek, skręcamy. Mocny skręt. Nie wyrobimy. Nie wyrobimy, dobrze mówiłeś. Awaryjne w takim bądź razie. Czy wy też pracujecie o 3 w nocy? No, pracujecie, fajnie. Dobra, co byśmy, podwozie mieliśmy bardzo zniszczone i kabinę. Z silnikiem z księbiego w miarę wszystko było spoko, dobra. Zapłacone jest. Zobaczmy, co w warsztacie. Coś zmieniamy? Chyba nie, co? W miarę w porządku wszystko jest. Nie ma co zmieniać. Stawimy tak jak jest. Zajedźmy sobie, że tak powiem, na miejsce jakiegoś postoju i zaraz zobaczymy. Zróbmy taką improwizorkę, że w naszym tablecie mamy wszystkie informacje dotyczące naszej firmy. Czekajcie, bo się teraz zagubiłem. Znaczy zahamowałem, a on dalej jechał do tyłu. Nie wiem czemu. No, jest okej. Dobra. Zobaczmy sobie menadżer firmy. W ogóle jak w banku stoimy. Mamy do... Możemy spłacić już ratę tą. I chyba tak zrobimy, słuchajcie, żeby mieć już to z głowy. Staną 144, dobrze. Jak wygląda menadżer garażu? Mamy garaż w Gdańsku, jest on mały, podałoby go powiększyć już. Czy ja mogę mu modernizować? Nie mogę. Dobra, jak wygląda menadżer kierowcy? Milena jedzie z Kanią Streamlajką i ona ma odpoczynek teraz. On jedzie z Gdańska do Dełg. On jedzie z Gdańska do Tębów. No cóż, to jest. Jak wy zarabiacie zyskiem? 27,22 zł za kilometry. Dzienny zysk, ona ma, Milena ma duży. To ci brakuje, a ty masz, w ogóle dystansowca już masz, więc ładunek o wysokiej wartości weź sobie. Zobaczmy teraz menadżer ciężarówki. Jak wygląda... To jest moja. Milena ma Scania Streamline, moją pierwszą, i on ma FH, ale on ma tego nowego. Dobrze, słuchajcie, niepotrzebnie dawałam te pieniążki, bo teraz takie potrzebujemy. Zróbmy inaczej, bo i tak nie mam co by tu zrobić, bo ze względu na to, że potrzebują i tak pieniążków, to na rozwój garażu myślę, że jeżeli uda nam się na samym odcinku zrobić fajny frakt, to ja bym go zmodernizował go sobie, powiększył na 2 następne sloty. Ja bym 2 nowych pracowników, tylko faktycznie trzeba się dorobić dość ładnie. A jeżeli chodzi się o dorobienie, to ja sobie już zobaczę, co w następnym odcinku byśmy mogli przewieźć. I jaką długą trasę byśmy mogli zrobić. Mamy do Debrecen fajną ofertę za 301 tysięcy. Co tak naprawdę nie dają nam zbyt dużo. Ale myślę, że ta traska byłaby całkiem spoko do Debrecen. W Debrecen nie byliśmy. Na multi może ja byłem, ale tutaj nie. Więc ja myślę, że w następnym odcinku właśnie weźmiemy sobie do Debrecen. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, jak wyglądałaby trasa, gdybyśmy wzięli sobie do Debrecen.
książkę dotąd. I nasza trasa wygląda coś w tym guście. Trasa, która już została pewnie przez nas zwiedzona, ale jedziemy przez centrum Berlina, gdzie w Berlinie jeszcze nie byliśmy. To mi się bardzo podoba. Co tu jest? Reni, taka jakaś wyspa. Nie, byśmy sobie jechali przez tędy, takim dołem, tu byśmy sobie jechali tutaj. Chciałbym właśnie przez trasy, które nie zostały jeszcze zwiedzone. Nie, ale... Albo zróbmy inaczej, weźmy sobie ten ładunek, po prostu staniemy sobie w Nosil. Zróbmy tak, jakbyśmy się przygotowali do następnego odcinka. Co wy na to? Weźmy to, weźmy do ten Debrecen. I jedźmy sobie do tej spedycji, załadujemy się, weźmiemy i po prostu w następnym odcinku dopiero pojedziemy sobie tak tym faraktem. Co wy na to myślicie? Myślę, że to całkiem spoko. Przygotujemy sobie już mapkę, czyli tak jak ja bym się przygotowywał właśnie przed odcinkiem, to zrobimy takie przygotowywanie właśnie do następnego odcinka. Mam nadzieję, że jakoś strasznie daleko nie mamy. Jedź, bo on to skręca w prawo. Z tego co widziałam. Ile mamy? 6 km to zaraz tam jesteśmy. Ale widzę, że się Giga chyba koreczek zrobił teraz na tym rondzie. Ale to nic. Mieliśmy grać realistycznie, to grajmy realistycznie. Z drugiej strony chyba mogliśmy pojechać chyba dookoła. A mogliśmy. Ale dobra. Poczekamy sobie chwilkę. Zajdziemy, weźmiemy, zrobimy sobie mapkę, przygotujemy się i po prostu na samym odcinku sobie pojedziemy właśnie ten frag do Debrecen. Może nawet cały materiał. Całą trasę zrobimy na samym odcinku. No, kto wie. Ale na samym odcinek będzie dopiero za 2 tygodnie. Dlaczego? Bo w przyszłym tygodniu latuje nam mój kanał. Co wlatuje? Fairbus Coach Simulator. Czy mi się wydaje, że z przodu jest jakiś wypadek? Przejdźmy się. O! Ruszyli się. Zobaczcie, jak oni się dobrze ustawili. Super. Ja teraz podjadę do przodu. Nice, dobra, bo my już jedziemy powoli. Dobra, dajmy kierunkowskaz, że skręcamy w prawo. My się tu ładnie wbijemy. Pięknie, żeśmy się wbili. Mamy zielone, potem mamy czerwone, bez sensu. Cały czas prosto. Nie, w prawo skręcamy. O. To on jest tak trochę poza mapą. Znaczy poza mapą. Poza rejonem miasta. Jedź tą skuniu. Koleś. Jedź, tu masz 50. No ile ty jedziesz? A jedynie, że skręcasz. No dobra, niech ci będzie. Dobra, jedź ta. Aj! Za bardzo się, tak powiem, przybliżyłem do przodu już. Dobra, to już muszę wjechać 60, bo to jest takie jakby miasto za miastem. To tętni tu jakieś życie. Chyba nie, same auta stoją. Taka fabryka, fabryki tu są bardziej, o. No, spedycje, fabryki. Takie miejsca jakby przemysłowe. No i też spoko, całkiem oddzielone od głównego miasta. A tu ładnie. Jakby tu w ciągu dnia pojechać? O. W ogóle jak ze spaniem? Halo, bo my tak jedziemy. 3 godziny.
A może byśmy się przespali? No teraz już pewnie nie ma gdzie. To teraz są już tylko to. Go zobaczyć, byśmy sobie w ciągu dnia pojechali bardziej. No dobra, no już wzięliśmy ładunek, to weźmy już go, nie? Się prześpimy gdzieś w trasie. Widzę, że to uwzględnię, żeby nie był kurczę spóźniony. Okej. No oni są chyba teraz niepoważni. Aha. Może jednak się prześpimy? Co? Wiecie co? Prześpimy się. Przepraszam. Ale no, po co mam brać ładunek, jak zaraz muszę się przespać? Potem będę jeszcze spóźniony, no to... Dobra. Zróbmy tu enter, prześpimy się. Widzicie, chciałam wspólnie wziąć z wami ładunek, a tu... A Raciak musi się wyspać jeszcze, zanim coś weźmie. Więc tak zrobimy, prześpimy się, zobaczymy, czy będzie to samo. Jak tak, no to już sobie dojadę w następnym odcinku i zaplanuję sobie trasę, żeby was już po prostu nie męczyć. O, właśnie o tym mówiłem. Dobra, to parkujemy sobie nawet i przodem. To nie ma jakiegoś tam wielkiego znaczenia. Jak my zaparkujemy? Która to będzie? 12? 14? No dobra, może być 14. I powiedzcie mi, że w rynek przysyłek jest to samo. Jest to samo, cały czas, czeka. Dobra, to ja to biorę. Jako, że już nabyliśmy kilometry, że już przyjechaliśmy tędy, to ja zrobię takiego knifa, co wam już pokazywałam w poradniku. Najgorzej, że tej mapy tu nie widzę, bo tam, gdzie jest mapa, to ja w tym miejscu mam moją kamerkę. Tu, ja mam tu. Tu, nie. Tu w prawo. Prosto, tu w lewo. Tu, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Boże, pięknie to. Pięknie. Ja już... Co wy na to, żeby to zdjęcie strzelić? Dobra! Mówiono, że nie wolno oszukiwać, tak? No to nie oszukujmy. A wiecie, co chciałam zrobić? Jeżeli nie, no to zobaczcie sobie poradnik u mnie na kanale z kamery zero. Czyli chciałam się tepnąć po prostu tak o. Ale! Co za problem, co jeszcze raz pojechać tą drogą. Fakt, przedłużam odcinek. Ale... Zobaczycie, jak się przygotowuję mniej więcej do odcinka. Ale widzicie, mogłem się przespać jednak. Dobra, to załóżmy, że tam nikt nie jechał. No. Puszczasz mnie z tym smartem? Naprawdę? Dzięki. Ja rozumiem, że smart to małe autko i tak dalej, ale... Okej. Się nie czepią w takim bądź razie. I tu mamy cielowody światełko. Policaj. Siedzi sobie dwóch typów zadowolonych z życia. Zarabiają kokosy. A my co w Polsce? Harujemy, kurde, tyle godzin i nic z tego nie mamy. Reczku, nie narzekaj. Nie narzekam. Aż tak źle to przecież... Aż tak źle to przecież u nas nie jest. Chyba. Wow, gdzie tam po krawężnikach jeździsz? Ty, wariacie. Trochę z prędkością przesadzam, ale... Dzięki! Dzięki, ziół! O, teraz dobrze wjechałem. Dobra. Bo sobie uświadomiłem, że my żadnego zdjęcia nie mamy. Tak była noc, takie zdjęcie robić. Co by tu teraz? Może tu zrobimy zdjątko? Czemu by nie? Dobra. O, dojedziemy, zrobimy sobie mapkę, przygotujemy się. Ja muszę się przygotować, co mam do was mówić, nie? Ale jest pięknie. Jeny! Fajnie to wygląda, ten most taki długi. Nie dość, że długi, to jeszcze taki pięknie zrobiony. Nie jechać za blisko niego, bo nie chcę go ująć w kadrze.
Powiedział, że zdjęcie będzie piękne. O Boże, ten zamek jeszcze w tle. Jeny, piękne to! Może z tym cieniem zróbmy, co? Cud, miód, malina. Jeszcze wyostrzmy to wszystko, Boże. Nasyćmy się do kolory, podkręćmy to. Piękne. To będzie miniaturka. Na bank. Mamy miniaturkę już. Leman! Ekspres, ty, ekspres. Bądź ekspresem, jedź szybciej. To jest w ogóle jakaś wyspa, widzicie tam? Ty, no bo on się czołka. On normalnie jak czołg. Się czołga. Tutaj nie skręcisz w prawo, no bo jak? Wszyscy skręcają tak. No, dziękuję panie, że się puścił, bo to pewnie nikt nie jeździ w tę stronę. Rozwala mnie ten bager. Widzicie to? To trzeba byłoby do promocji napisać. Nie lubię się zbytnio angażować w takie, wiecie, raportowanie jakichś błędów. Nick przesyłek? Tak, to chcę. A mogę inny... A, dobra. Pojedziemy team, a co tam? A tutaj olej, benzyna, bo jeszcze w końcu nie, chyba nie przeczytałem. Dobra, zakręćmy to tu. Ała! To jest to zaawansowane podczepianie, to trzeba, słuchajcie, tak to precyzyjnie zrobić. To jest czasami aż nierealne. No nie mówcie, że ja jestem źle podjechany. Oho! Czyżby tu był jakiś zły prefab zrobiony, czy coś? A spójrzmy, jakbyśmy zrobili. Zaraz coś sprawdzimy. Rozgrywka, zaawansowane podczepianie. Tu coś mam. O! Jestem ciekawy, czy wtedy podczepimy? Podczepimy. Coś to było coś. Zobaczyła, no bo dobrze stałem w ogóle. Dobrze. Staniemy sobie... A może stańmy sobie nawet i tutaj. Do następnego odcinka. Sobie staniemy. Zobaczmy sobie mapę i sobie to zaplanujemy od razu. Jedziemy tak, zgadza się. Tędy pojedziemy, tędy. Bo my prowadzi nas tak. A możemy jeszcze prowadzić przez Świnoujście. Hihi. Ale tu nie byliśmy, tu. Kiedy już jechali znowu przez Polskę. Albo zróbmy tak, niech nas prowadzi, jak nas prowadzi. Tu. Dobra, pojedziemy sobie tędy. Tędy. Przez miasto Berlin, dobrze. Pojedziemy sobie... czekajcie. Pojedziemy sobie tędy. Tu jedziemy sobie. Czyli pojedziemy sobie tą przez Polskę troszkę. Chciał ten zgorzelec zobaczyć. A dobra, jedźmy tędy. Tu pojedziemy sobie tędy. A jakby pojechać tędy? Wtedy to cały czas prosto i tu w dół. Dobra. Tak sobie pojedziemy. Słuchajcie, 1800 km to jest około pi razy drzwi 2 godziny odcinka, więc spokojnie gdzieś tutaj skończę po prostu w Polsce pewnie te półtorej godziny materiału. Do ile map jest jeszcze do odkrycia? Wow, w ogóle chciałem właśnie do Włoch pojechać, bo tak w ogóle we Włoszech nie byliśmy. Coś, że to też jest jakaś spedycja, zobaczcie. Znaczy wioska chciałem mówić, nie wioska, tylko co? Wyspa. Dobra, ja się będę z wami żegnał na dzień dzisiejszy.
Ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę mile widziana i widzimy się już w następnych filmach. Pa, pa!